nocnej na dachu pieprzonego pociągu, to gówno wiecie o życiu. Wiatr jest tak kurewsko przenikliwy, że nawet pieprzony miś polarny miałby zamarznięte jajka. Jadę tym cholernym pociągiem do Rosji i wcale się nie zapowiada, żeby to był koniec. Czy Ruscy przejmują te rakiety? A chuj wie, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Z naszej zajebistej matki Rosji. To już miałem nadzieję, że nigdy nie wrócę do tej zasranej dziury. Zdychaj, pojebańcu! Pieprzona ruska technika. Prezydent Reagan przesyła pozdrowienia. Brak strydzina! Интересно. Ja czerwcowski zamiorz i ustał. Szczęśliwego 4 lipca, skurwysyny!
Ничего не нашел. Cukierek albo psikus. Sukinsyn! Powtórz, Marcinko. Dupa i kamieni kupa, admirale. Program rakietowy to nie sprawka Koreańczyków, tylko Sowietów. Jest, utrzymali je w ogrodzie sąsiada, żeby nam to umknęło. Na to wygląda. Chwileczkę, mam towarzystwo. Ubij! Mam miejsce docelowe tych rakiet. Lecę za nimi. Nic z tego. Jak tylko cię zwężą, to zimna wojna zrobi się znacznie gorętsza. Już czuję to ciepełko. Mówię poważnie, Dick, bez pierdół. Kończysz albo przybiję cię do ściany za niesubordynację. Powtórz, szefie, tracę łączność. Niech was szlak trafi!